Jest 2 lipca 2015 roku. Mówi Beata Andreja z Wrocławia. Dzwonimy drugi raz do samoobrony w Warszawie z Wrocławia przez połączenia stacjonarne. Widzicie Państwo, że jestem osobą bardzo punktualną. Cenię sobie tą cnotę. 22 600, o, już widzimy, że coś tu jest nie tak. Dobrze. 22 629. Nie. Jeszcze raz. 22 629 32 90. Sygnał jest. Dzień dobry jeszcze raz, mówi Beata Andreja z Wrocławia. Dobrze, tylko może podam telefon komórkowy, chociaż... No właśnie, jak on jest na spotkaniu, to też mu będę przeszkadzać. Dobrze, to spróbuję na komórkę. Dziękuję Pani bardzo. Mam telefon komórkowy, tak? Do Lecha Kuropatwińskiego. Dobrze, dziękuję Pani bardzo. Dobrze, połączymy się w takim razie z komórką, której nie będziemy teraz tutaj mówić, bo... Nie wiemy, czy życzyłby sobie pan Lech Kuropatwiński, żeby jego telefon komórkowy był publiczny. Dzień dobry panu, mówi Beata Andreja z Wrocławia. Przeszkadzam panu w jakimś spotkaniu, czy może pan rozmawiać? Na spotkaniu, to proszę do mnie zadzwonić później, jak pan będzie mógł, dobrze? Jest to możliwe? Dziękuję bardzo, do widzenia. Nie mogliśmy rozmawiać. Na tym na razie zakończymy nasze nagranie. Ciąg dalszy nastąpi. Szczęść Boże.